Jakiś czas temu pokazywałem wam proces tworzenia tego terrarium. Teraz przyszedł czas na zmiany, a mianowicie dosadzeniu kilku roślin. Pierwszą nową rośliną będzie tak zwana palma koralowa, która zostanie posadzona w prawym przednim rogu. Przy okazji usuwamy resztki mikrozorium, które nie przyjęło się w terrarium. Następną rośliną będzie szparak pierzasty, którego posadzę w lewym rogu. W tym samym rogu, trochę bardziej do środka, można zauważyć siedzącą w bezruchu żabę. Kolejną rośliną jest bluszcz pospolity w odmianie Goldschild, która zostanie posadzona obok palmy.
Ostatnią rośliną będzie bluszcz w odmianie Meinherz. Jeżeli nazwę przeczytałem źle, to przepraszam. Zostanie on posadzony w dwóch miejscach wokół miseczki i obok fitonii. Z terrarium usuwam również Anubiasa, dla którego wilgotność powietrza okazała się zbyt niska. W międzyczasie do terrarium zostały wpuszczone dwa gatunki równonogów i dwa krocionogów. Ich lista znajduje się w opisie. Wpuszczania niestety nie nagrałem.